Witam Was, moi drodzy, serdecznie w 20 odcinku z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od Zera do Milionera. Ja jestem Yuken i zapraszam Was do oglądania kolejnej serii naszego levelowania. Będzie dzisiaj jakaś traska, ale tradycyjnie zaczniemy od rzeczy technicznych, które tutaj nas już czekają. W ostatnim kursie własną ciężarówką, własną używaną ciężarówką, no mamy całkiem ładny stan konta, bo 573 tysiące. Jesteśmy w miejscowości, w której ten kurs zakończyliśmy i tak mnie właśnie kusi, żeby tam kupić garaż. Będziemy raczej robili kurs, widzowie, naszą własną ciężarówką. Tak policzyłem sobie to poza odcinkiem i to wam też powtórzę. No bo kupiłem tą ciężarówkę właśnie po to, żeby wam w poprzednim odcinku pokazać. Mogę to tylko na szybko pokazać. Zobaczcie, kiedybym teraz robił szybkie zlecenia, no powiedzmy mi chodzi tutaj o cenę najwyższą. To będzie taki najlepszy tutaj do pokazania wam przykład. Przykładowo, jeżeli byśmy robili szybkie zlecenia, które oczywiście są wygodniejsze, no to powiedzmy najdroższe zlecenie będzie za tam 200, no lekko ponad 200 tysięcy, nie? Dwa najdroższe zlecenia. Ale jeśli byśmy sobie zrobili już taki kurs własną ciężarówką, no to to jest różnica, no dobre 50 tysięcy, gdzie niegdzie nawet i więcej. Więc jak rozumiecie, myślę, że tutaj nam się to opłaci. Do tych zleceń wrócimy. Mnie tu kusi taki kurs jakichś luksusowych samochodów. Widzę, jakieś tutaj kombiaki luksusowe są. No dosyć długa trasa. No ale przyjrzyjmy się teraz tak naszej karierze. No, expa mamy troszkę do wbicia i wątpię, abyśmy już w tym odcinku wbili kolejny level. Tego bym się nie spodziewał. Natomiast bardzo fajna rzecz, widzowie, bardzo fajna rzecz to 5% odkrytej mapy, także cały czas idziemy do przodu i między innymi takie zlecenie chciałbym wziąć, aby no dało radę. Tylko przy czym pytanie, czy tą ciężarówkę nam się da. To jest niestety rzecz, która nas troszeczkę tutaj ogranicza, bo skoro skończyliśmy kurs, no to siłą rzeczy będzie trzeba wziąć szybką podróż. No tutaj też troszkę mamy tych mandatów, no bywa. Ale nie o to mi chodziło, chciałem wam pokazać odnośnie naszych zdolności, jak to wygląda po poprzednim odcinku. Plan jest taki, żeby ten delikatny ładunek jeszcze podlevelować, żeby był tak powiedzmy na równi z ładunkiem o wysokiej wartości, z długodystansowcem. Później albo ADR-y zacznę levelować, albo nawet może dostawę na czas, chociaż jedną tutaj rangę, bo to też jest jakieś tam, o, do doświadczenia też. No to myślę, że jakąś jedną ważną dostawę na czas damy radę, bo jeśli na czas dostarczymy, a zazwyczaj dostarczamy na czas, bo zwracam na to uwagę, no to to zawsze nam się przyda. I teraz tak, moi drodzy, kwestia taka, o jakiej mówiłem. Wziąć kredyt, kupić garaż. No to będziemy mieli 900 tysięcy, więc musimy zobaczyć, ile będzie nas kosztował, moi drodzy, zakup garażu. Tutaj się ostatnio pod koniec odcinka przekimałem, aby troszeczkę tej kasy jeszcze nabić. Więc tak. No bo była decyzja, czy jedziemy własną ciężarówką, czy ze szybkiego zlecenia, a ciężarówkę damy na przykład pracownikowi. No to wszystko będzie zależało. Zobaczmy w ogóle, jak tutaj jest. No bo dobra, może podarujmy sobie na razie ten warsztat. Do niego, widzowie, wrócimy. My musimy podjechać z drugiej strony. A to możemy z tej strony podjechać. Nie wiem, gdzie jest wjazd. Chyba tam jest wjazd do tego garażu. No, to jest oczywiście minus dla osób początkujących. O! Jest minus dla osób początkujących, jeżeli kupujecie już własną ciężarówkę. Czekajcie, bo ja nawet nie mam świateł zapalonych i zaraz będzie mandat. Że musicie, no niestety, tą ciężarówką po zlecenia podjeżdżać, nie? A nie macie gotowców jak w szybkich zleceniach, tylko to jest kwestia gustu, jak wam wygodnie. No jak widzicie, no ja tylko pokazuję, jaka jest różnica. No niestety. Zaraz nas będzie stać. 800 tysięcy, ale co nam da zakup tego garażu? No siłą rzeczy i tak będąc przy garażu musimy go kupić. Niekoniecznie w tym miejscu, ale dla przypomnienia, widzowie, mapa świata. My jesteśmy gdzieś tam wysoko w Finlandii. Tutaj gdzieś jesteśmy w Finlandii i myślę, że dobrze by było w Finlandii jakiś warsztat, znaczy warsztat, no garaż, nie? Kupić. No tu byśmy chcieli jechać jeszcze gdzieś, też coś odkryć. No to kupmy może ten garaż i zróbmy tak, żeby po tym zleceniu
podjąć decyzję, czy tą ciężarówkę do tego garażu przeniesiemy i tam pracownika zatrudnimy, między innymi, czy kupimy jeszcze jedną ciężarówkę. No raczej nam niestety na tym etapie, widzowie, nie starczy. No właśnie, bo ten kredyt już nam tutaj... Raczej nam nie starczy na ciężarówkę, aczkolwiek jest bardzo prawdopodobne, że może nam starczyć. Mnie nie mów, że mnie nie stać. Bo mnie stać, bo mam kasę. Co ty mi mówisz, że mnie nie stać? Halo, stać mnie. Muszę jeszcze raz pewnie wjechać w ten punkcik. O. Po prostu chcę mieć porozrzucane na mapie te garaże. Dobra, enter. Czy chcesz kupić ten garaż? Tak, oczywiście kupujemy go na 3 miejsca. I teraz, moi drodzy, tak. Jak wyglądamy z funduszami? No 200 tysięcy. Czy uda nam się jakąś używaną ciężarówkę za 200 tysięcy kupić? Jak wam mówiłem, kupowanie tych trzygwiazdkowych ciężarówek sensu żadnego nie ma, bo widzieliście to w poprzednim odcinku, a pracownik nie będzie chciał jeździć. Więc jeśli byśmy chcieli coś kupić, to Mercedesa może czterogwiazdkowego, to powinno być spoko i tutaj... Ale tu mamy DAFa. Nie, DAF jest droższy, sorry. Czyli ten Mercedes za 270. Dobra, to akurat zrobimy myk, widzowie, taki, że dobierzemy troszkę kredytu. A takiego kupowałem Mercedesa, ale taniej troszkę, teraz jest droższy. Jak widzicie, no używane niektóre są prawie tak samo drogie jak nówki, a niektóre są droższe. Więc jedyne, co byśmy mogli pracownikowi kupić, i to jestem w stanie zaryzykować, i ja już wam się chciałbym wytłumaczyć, dlaczego. Zobaczcie, wziąłem jeden kredyt, teraz biorę kolejny. Czemu ja to robię? Bo zaraz po tym odcinku my to spłacimy. Widzowie, tu mam ratę w głowie, prawda? Zobaczcie, 26, to będzie, tam już będzie 46, no prawie 50 tysięcy, nie? Miesięcznie. Rat. Czy tam nawet ponad 50 tysięcy. Natomiast to nic nie zmienia, widzowie, bo ja z tego zlecenia robionego własną ciężarówką zarobię o tyle więcej, niż robiłbym na szybkim zleceniu. O, i teraz sobie zakupimy ciężarówkę do Finlandii. Ja to spłacę, bo o tyle więcej zarobię na tym zleceniu, że będę wykonywał własną ciężarówką, że jakby te raty bez problemu spłacę, a dodatkowo przecież pracownicy też już będą zarabiali. Dobrze. I żeby nam fajnie pracownik zarabiał, no ta pani by była fajna, nawet w ogóle bardzo fajna pani, ale no niestety my musimy spojrzeć na kogoś, kto ma jakiś długodystansowców. I najlepiej przynajmniej dwa długodystansowce, bo to nam wiele powinno, widzowie, ułatwić w tym levelowaniu, więc niestety musimy pana zatrudnić. Chciałem tamtą panią, bardzo fajna. Chociaż wiecie, możemy z drugiej strony sobie... Chociaż możemy ją zatrudnić, bo ma tutaj troszkę tych ładunków. A niech będzie. Nie wiem, jakoś pani mi tutaj się bardzo spodobała. I jej umiejętności mniejsze znaczenie miały. Ale oczywiście, widzowie, pierwsze, co sobie tutaj, bo to jest ważne, pierwsze, co ją zatrudniliśmy, to ustalimy jej, że ma długodystansowca. Chociaż do tego trzeciego, czwartego poziomu, żeby wylewelowała, ma ładunek o wysokiej wartości, coś delikatnego, więc spoczko. Dobra, ciężarówka nie jest uszkodzona, którą jej kupiliśmy. Jeszcze zawsze w zarządzaniu ciężarówkami można się upewnić. Gdyby było coś na czerwono, to znaczy, że, no, że, no, że nie pojedzie. No, że nie pojedzie. Dobra. Czyli temat mamy załatwiony. I teraz kwestia rynku pracy. Musielibyśmy wziąć sobie zlecenie, ale nie wiem, czy według ceny, no niby chciałem to, ale wiecie co, zobaczmy cena według dystansu sobie. O, mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że może tą przegubową przyczepą bym dzisiaj pojechał. O, może dla odmiany dzisiaj byśmy zrobili krótszy odcinek, ale to jest tak krótka trasa, to nawet nie jest 200 km, więc ja nie wiem, czy nawet mi się chce... Widzowie, aż tak. Aha, mamy te samochody i tutaj cena według dystansu też wychodzi bardzo, bardzo ciekawie. I zobaczcie, to co praktycznie wziąłem kredyt, to po tym zleceniu sprzedamy. A my pojedziemy z Opola, tylko żeby... Dobra, czyli do Opola by trzeba się transportować szybką podróżą, co też będzie niestety kosztowało i to parę tysięcy pewnie będzie kosztowało. O, 8. No widzicie,
8 tysięcy, no niestety też, ale no nie ma innego wyjścia, no bo przecież, słuchajcie moi drodzy, no przecież z Finlandii nie pojedziemy do Opola po to, żeby kurs zrobić. Ale okej, z tego jest też wniosek, że ja tej ciężarówki, widzowie, aż tak na szczęście nie uszkodziłem. Możemy sobie tutaj jednak zerknąć, czy możemy jej coś tutaj... 7 tysięcy, a niech będzie. Widzowie. Wiecie co? Niech będzie ta naprawa. Tu nie ma sensu, myślę, nic więcej naprawiać, bo nas na to nie będzie chyba stać. Gdzie 50? Oszaleli chyba. Nie, nie, nie. Dobra, te 7 tysięcy. Niech będzie. To będzie naprawa. I to mi się podoba. Akurat jest, no widzicie, zmiana dość spora, że jak już mamy swoją ciężarówkę, widzowie, to już... O, 27 km. To jest to, co też wam mówiłem, że no niestety często po zlecenie trzeba kawałek jednak odjechać. Ale to też mam motywację, żeby w tym odcinku nie rozwalać tej ciężarówki, skoro ją naprawiłem. I skoro mamy, słuchajcie, swoją własną ciężarówkę, no to raz jesteśmy ustawieni w niej, jeśli chodzi o... Zjedź z ronda. Jeśli chodzi o kabinę, prawda? A jeżeli no, bierzecie szybkie zlecenia, no to za każdym razem musicie sobie te wyglądy ustawiać. Chociaż nie wiem, czym kawałeczek dalej jeszcze sobie nie dał. A dobra, nie ma tragedii. No nie będzie to krótki kurs. Zaraz muzyczkę oczywiście wam, widzowie, włączę. Zjedź drugim zjazdem. Natomiast no musimy o tym powiedzieć. No bo ja zawsze wam mówiłem w odcinkach i to zdanie, ja tego zdania nie zmieniam. Mówiłem, żebyście nie brali kredytów, żeby kupić sobie ciężarówkę, że generalnie trzeba z tym ostrożnie, bo łatwo się wysypać. I to jest prawda, tylko zobaczcie, moje branie kredytów w tej chwili, tak, jest przemyślane. Jeszcze raz wam tutaj, żebyście nie brali kredytów w żaden sposób taki nieprzemyślany. Ja to robię w przemyślany, świadomy sposób. Trzecim zjazdem. I widzowie, argument jest bardzo prosty mój. Byłem po pierwsze świadom tego, że ten pierwszy, największy kredyt to jest rata około 26 tysięcy dziennie, tak? Ale w momencie, kiedy zatrudniłem, mam 5 pracowników, to oni tą ratę tak naprawdę bez problemu zarabiają, tak? W ciągu dnia ci pracownicy zarabiają na tą ratę kredytu bez problemu. Wziąłem więc dzisiaj drugi kredyt, gdzie rata jest tam... O, widzicie? Już 18 tysięcy jeden Umberto zarobił. O tym właśnie, widzowie, mówiłem, nie? Potem wziąłem drugi kredyt na zakup po części ciężarówki i garażu dla tej naszej pani. No i już dobrałem, bo mi zabrakło, ale te 200 tysięcy kredytu, który wziąłem, to ja to spłacę zaraz po tym kursie. Ja nie chcę tych znowu, wiecie, nie chcę tutaj się utopić w tych kredytach. Więc ja ten kredyt, który teraz brałem, te 200 tam ileś tysięcy, spłacę. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Także jestem... Nie ten kierunkowskaz. Kurde, ciągle mi się przyciski pomylą. Czasami mikrofon mi zasłania. A następnie skręć w prawo. Także widzowie, to nie jest... Co, że tu? Nie, tam. Dobra, tu już widzimy, gdzie mamy jechać. Skręć. Także wiecie, to wszystko jest jak najbardziej przemyślana przeze mnie strategia. Dzisiaj jedziemy na West Balkans praktycznie, bo jedziemy chyba do Bułgarii, jak dobrze pamiętam. Chyba jeden z pierwszych kursów na tym kanale, na tej serii zresztą. No, zdecydowanie fajne, luksusowe samochody będziemy, widzowie, wieźli. Fajne kursy są zawsze, widzę, z Opola. I widzicie, wygląda to w ten sposób inaczej, bo tak jak zawsze mieliście już wszystko przygotowane, tak teraz musicie podjechać własną ciężarówką i się po prostu podpiąć pod tą naczepę. A to wcale nie są takie luksusowe, one tak ładnie wyglądały, to jakieś Citroeny chyba są. Kurde, widzowie, oszukali mnie, banda decydentów. Oszukali mnie, ja myślałem, że jakieś ładne, luksusowe samochody. Przyjrzyjmy się, ale no... Wybrano cel podróży. Przyjrzyjmy się, ale one aż tak luksusowo to nie wyglądają, no. Marian, tu jest jakby luksusowo, no tutaj nie jest jakby luksusowo. No tak, nie wiem, co to jakieś Kie, czy tam... Dobra, nie będziemy, słuchajcie, patrzeć, co za samochody.
No nieważne. No wyglądały inaczej na miniaturce. Miały być luksusowe samochody. Dobra, muzyczka, widzowie. I teraz, właśnie. I teraz jedna istotna rzecz. My przyjedziemy w środę o 9. My przyjedziemy w środę o 9. A mamy przyjechać w środę do 20. Tak, czyli od 9 to będzie gdzieś 15. 21. No to trochę depnę to, czyli dwa spania po drodze nas mogą czekać, ale to będzie na styk. Widzicie? To już jest moje rozkminianie tematu, jak ja będę spał. Rozumiecie, że ja już to sobie rozplanowuję, ile razy ewentualnie mogę się przekimać. No, kurde, gościu. Dobrze, że mandatu nie dostałem. Mam oczywiście włączone mandaty, żeby nie było, widzowie. Bo tylko w poprzednim odcinku tak sobie jednorazowo taką akcję na tej Litwie zrobiliśmy, bo tam jest trochę coś nie tak z tymi znakami. I to była jednorazowa akcja. Nie zamierzam mieć mandatów powyłączanych, no bo takie trochę... troszkę słabe. Dobra, że lecimy z Opola. Mamy, moi drodzy, 1400 km. No, miało być, najważniejsze jest, żeby było powyżej 1100, bo wtedy ta premia też obowiązuje. Ciekaw jestem, czy jest szansa na 2000 expa, bo jest duże prawdopodobieństwo, że moglibyśmy ten level wbić, ale raczej już wątpię. Bo tak szczerze, już powyżej 10 levelu już ciężko jest. Ciężko jest z jednym kursem zrobić jeden level. To na początku tak idzie, wiecie. Sprawnie. A teraz już tak nie będzie sprawnie, no niestety. Nie spodziewajmy się. Długa trasa przed nami, czyli dwa razy mogę się kimnąć. No ale skoro mamy 10, to jak rozumiecie, no nie będziemy myśleli w tej chwili o kimaniu. Tankować też na razie myślę, że nie muszę. Myślę, że mam nadzieję, że uda nam się tak do 20 godziny dojechać. Ewentualnie zobaczymy, jak się zacznie robić ciemno. Tam w lewo chyba z Opola nie jechaliśmy. Jak widzę, zawsze jechaliśmy w prawo. W lewo chyba nie jest na żółto. Aj. Zjedź z ronda. Bardzo mi się ten promoc podoba. Poland Rebuilding również. Naprawdę jest... aż się chce, nie? Jeździć. Oczywiście, moi drodzy, będziemy no, tradycyjnie przyspieszali troszkę, żeby te tempo odcinka, no bo to jednak już są dłuższe trasy, więc raczej też będzie ciężko nam się w godzinie uwinąć. Ale mogę wam obiecać, że znowu wrócimy do jakiegoś krótszego kursu typu transport wielkogabarytowy. Weźmiemy jakiś kurs z tą naczepą taką podwójną. Między innymi po to, żeby no, czasem też te kursy były krótsze, chociaż jak będzie jakiś fajny towar do przewiezienia, no i będę też te kursy krótsze brał. Ja nie chcę też, wiecie, jakoś... staram się urozmaicać, no tutaj miały być samochody luksusowe, chociaż przyznam wam się, że nazwę tak ten odcinek, no bo tak to wygląda. No jakie 40, no chyba kogoś pogrzało. Nazwę ten odcinek samochody luksusowe, myślę, że się nikt nie pogniewa. Piękna jest autostrada. Jest A1, A4. Aha, A4. Bo dobrze, bo my teraz z Opola wylecieliśmy na A4, żeby gdzieś tam pewnie w stronę Katowic polecieć. No, w Gliwice po lewej. I wtedy będziemy w prawo lecieli na Węgry do Bułgarii, bo my do Węgier już mieliśmy kurs. A teraz będziemy lecieli, widzowie, do... gdzie odkrywamy cały teren na nowo. Ej, gościu, kudźwa, jak można 30 jechać na autostradzie? Pięknie, województwo śląskie, bardzo mnie to cieszy. Chłopie, cię trąbne. Jakieś tam futcy wieziesz żyto czy coś, ale no chłopie, no... skąd, co ty, pijany jesteś? 30 na godzinę na autostradzie? Juken i jego cierpliwość do jakichś bażantów, nie?
No ale to są ewidentne bażanty, widzowie. Słuchajcie, jest duża szansa, że w czasie tego kursu, też biorąc pod uwagę nawet moje spanie, no następny, no co to za jelenie jeżdżą tu dzisiaj po tej drodze? Nie wiem, czy to kurde jakaś niedziela jest? Nie, no wtorek, jedziemy we wtorek. Zobaczymy, moi drodzy, bo jest duża szansa, że po tym kursie, nie tylko nie chodzi tylko o moje tutaj zarobki, ale... No myślę, że jest duża szansa, że sami pracownicy koło 100 tysięcy zarobią. Jakby już niektórzy awansowali, no to jest szansa. I zmierzam do tego, widzowie, że... Tam gościu jak ciężarówką grzeje, bo tu nie ma ograniczenia prędkości, okej. Okay. No i takie bramki to rozumiem jeszcze. Więc jest szansa, bo jeżeli by tak się stało, plus moja kasa, to jak widzicie, spłacilibyśmy kredyt lub byśmy tego kredytu być może nie spłacali, czyli widzicie, już spontannie już zmiana zdania. Ja czasem zmieniam zdanie, bo niektóre rzeczy wychodzą na bieżąco i nie da się tak wszystkiego w 100% zaplanować, przewidzieć. Tam, gdzie się da, to wiadomo, jakiś ogólny zarys, ale wiele rzeczy, najlepsze rzeczy, zresztą wam powiem też z życia realnego, że najlepsze pomysły w życiu i najpiękniejsze projekty zawsze wychodziły mi na spontanie, na zasadzie szybkich decyzji. Na zasadzie no też często i ryzykowania. Jeszcze mamy 26 tysięcy, bo tam na pasku przeleciało, że spłacono 26 tysięcy kredytów. Moi drodzy, bo my ten kredyt braliśmy tego dnia o 9, więc ta rata dopiero będzie doliczona następnego dnia. W południe. Zawsze o 12 spłacamy kredyt. Ale że skoro te kredyty, i teraz powiecie, no dobrze, że mówiłem inną kwotę, tak, bo tych dwóch kredytów nie zaliczyło do raty, bo my braliśmy dosłownie przed chwilą ten kredyt, tak? Czyli dopiero na następny dzień roboczy nam zaliczy ten kredyt do raty i to będzie gdzieś, myślę, że spokojnie 40 parę tysięcy miesięcznie, miesięcznie, dziennie. O, jakiś salon Porsche po prawej. Możemy podziwiać Silesia Rebuilding, odbudowę Śląska, pięknie. Przecież tak nie będziemy grzali, żebyśmy sobie tą A4 trochę popodziwiali. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwona, dobrze. Mogłaby bardziej życzliwym głosem mówić. Znaczy nie mówię, że nie ma życzliwego, ale tak jakbym... Ja się tak czuję, jakby ona mi rozkazywała, nie? Tam górą jechaliśmy, to pamiętam. To jechaliśmy górą, to stacji szukałem i tutaj się chyba w tym miejscu właśnie... No tak, i tędy wyjeżdżaliśmy tutaj, no. Także moi drodzy, jeżeli tak by się stało, że pracownicy by zarobili gdzieś koło 100 tysięcy, to byśmy mieli 230 plus kolejne moje, no ponad 200, no to byśmy mieli tam 400, a dałoby radę kupić tak patrzę, tak zwolniłem, bo patrzyłem, czy czasem nie ma barierek, bo jakbym przydzwonił, słuchajcie, w barierki, to po mnie, nie? I dałoby radę, słuchajcie, kupić dwie ciężarówki, to w ogóle by była sytuacja, widzowie, idealna. To pamiętajcie, że wtedy ci pracownicy no też zarabiają, nie? Więc jakby nie musielibyśmy z tego kredytu rezygnować. Teraz tak, nie chcemy jeszcze tankować. Ten czas na razie nam wolno leci, ale myślę, że paliwo się zgra jakoś. Co, znowu bramka dopiero była przecież. Niestety sami płacimy, jak widzicie, za... Wolę gościowi zatrąbić, żeby czasem we mnie nie wjechał. No
i wjechał we mnie, i, ale to jest nie fair, widzicie widzowie? Jadę sobie prosto pasem i dostaję mandat za kolizję. A trąbiłem jeszcze gościowi, żeby nie wjechał we mnie. O, lotnisko tutaj jakieś. Mnie to tak denerwuje, tak akurat tutaj będę krytykował. To jest rzecz, którą w Eurotrucku powinni dopracować, bo to nie może być tak, że ja jadę swoim pasem i ja dostaję za to mandat. To gościu powinien dostać mandat, a ja powinienem dostać jakieś nawet odszkodowanie za tą kolizję. Jakieś nie, że ja tracę te 1700, tylko te 1700 powinienem dostać. Wiesz, uszkodzenia. Pamiętajcie, że potencjalne uszkodzenia to też jest niezbyt fajnie, nie? Bo ja też mogę za to dostać karę. Jak gościu by mi przydzwonił jakimś, nie wiem, ciężarówką w naczepę i by mi uszkodził dosyć konkretnie towar na naczepie, czyli w tym momencie to samochody, no to... Robimy, słuchajcie, miniaturkę, widzowie. Z gostkiem z inspekcji drogowego, też z drogowej. To tak mi średnio tutaj... Średnio mi to tutaj łapie. Dobra, nie złapiemy go, chyba że tak podjedziemy dalej. Dobra, nie złapiemy gościa. A, bo tutaj już... Ja słuchajcie, tak specjalnie się skupiłem, bo mówię, ci pewnie tutaj będą stali jak takie gegatki. Znacie mój patent, nie? Na wyjechanie. Zobaczcie, widzicie? Trzeba się lekko wysuwać. Ten co? Dobra. Lekko się trzeba wysuwać, oni się wtedy zatrzymują. I my sobie kulturalnie wyjeżdżamy. To nas po prostu puszczają. No, także elegancko. 1200 km przed nami, 13 godzina. Na razie dopóki paliwo jest, to... Albo do 19, albo do 20. Do 20. Prosto. A, tylko że jak pójdziemy spać o 20, to się obudzimy o drugiej. No musimy to przeliczyć znowuż, widzowie. Środa 9 jest przyjazd. Czyli mamy 12 godzin. Aha, 12 godzin to jest 2 razy po 6. Do 21 jest maksymalnie dostawa. Czyli teoretycznie mógłbym się 2 razy przespać teraz. Czyli jeżeli miałbym się 2 razy przespać, to, no, to bym musiał gdzieś tak między 18 a 19 iść spać. 18 albo 19 musiałbym się pierwszy raz przespać. Czyli damy radę, ale to też będzie na styk. Będzie na styk, więc wolałbym najpierw trochę nadrobić. Zobaczcie, jedziemy 90. Czas stoi w miejscu, więc przypuszczam, że ta 8. Nie wiem, jaka prędkość tu jest brana pod uwagę. Ojej, my znowu przez te góry pojedziemy. Oj, widzowie, znowu tą trudną trasą jedziemy. Nie lubię tej drogi, powiem wam szczerze. Nie przepadam za tą drogą, no co ja mam wam powiedzieć? W czasie odcinka zawsze widzowie jesteście świadkami, jak ewentualnie później tworzę miniaturkę, także jak drogi widzu oglądasz, to możesz zostawić komentarz o treści miniatura. Będę wiedział, że jesteś świadkiem tworzenia przeze mnie miniatury. Nie wiem, czy to na pewno będzie jeszcze ta, to często nas pytanie, ale myślę, że całkiem fajna na tej serpentynie, tych zakrętasach. Myślę widzowie, że to całkiem fajnie. Że mamy jakiś pożytek z tej drogi skręcającej, nie? O ja, dobra, ścinamy tam pierdziele. Nikt nie jedzie? Nikt nie jedzie, to ścinamy. Widzowie.
Chociaż to jest fakt, że często no, kierowcy ciężarówek muszą się mierzyć z takimi jakimiś zakrętasami. Widziałem często, słuchajcie, gdzieś na YouTubie nagrania, jak gdzieś tam na przykład w Niemczech ktoś musiał towar dostarczyć przez takie wioski, wąskie drogi musiał jechać. Też może chyba takim już górskim trochę terenie, no to powiem, współczuję, nie? W Eurotrucku jeszcze bym może taką misję podjął, ale w świecie realnym to sobie bym nie wyobrażał tego. Znaczy, co ja mogę sobie wyobrażać, widzowie? Ja nie mam kategorii C, no to nie mogę w ogóle niczego wyobrazić. Nie mam prawa tutaj o Eurotrucku mogę się wypowiedzieć, nie jako o grze. W moich wrażeniach, no ale na temat jazdy ciężarówką, no to nie mam prawa się wypowiadać, no bo nie mam kategorii C. I mówię o tym otwarcie. Dzisiaj stawiamy troszkę na tą jazdę taką w miarę realistyczną, to znaczy tak jak w poprzednim odcinku, bo wiecie, ja chcę też jak widzicie, dużo rzeczy zmieniać, nie lubię robić ciągle tak samo, więc żebyście też nie mówili. Poprzednia jazda była szaleńcza, tam mieliśmy te mandaty wyłączone po raz pierwszy w historii i grzaliśmy. Tak tutaj będę starał się trzymać tych prędkości, a jeśli będzie autostrada nie przekraczać powiedzmy tej stówy, będę się starał, a co się uda, to już się zobaczy, widzowie. Chyba do Czech wjeżdżamy, nie, na Słowację, przepraszam. No to już tą drogą akurat jechaliśmy, przynajmniej z dwa razy. W tej serii na pewno z dwa razy tą drogą jechaliśmy i my jechaliśmy na Węgry. Dziś jedziemy w ogóle zupełnie inaczej, więc później pewnie gdzieś będziemy odbijali i skręcali. Trzy razy musieliśmy jechać, bo pamiętam na ten taki zamek tam właśnie na wzgórzu. Gdzieś na Słowacji musi być zamek przy granicy. Nie mam pojęcia i nie kojarzę, co to może być za zamek. Bo ten słynny zamek Drakuli, no to... to jest przecież na Węgrzech ten taki słynny zamek jakiś, nie? Kościół, ja cię wyprzedzę, bo mam wolne z naprzeciwka, znaczy nie mam wolnego. Ten jakoś tak szybko przyleciał tu. A, panie, co oni tak dziwnie jeżdżą? Aha. Juken odwalił, widzowie, Juken odwalił. Trzeba było wyprzedzać? No nie trzeba było, nie? No, w świecie realnym takie sytuacje, widzowie, mają miejsce. No, nie powiecie mi, że nie. To zdarzają się takie sytuacje w świecie realnym. Że ktoś tak na żywca wyprzedza. Ten przede mną, tą Astrą, to jakiś niedzielny kierowca, ewidentny. Trzeba mu trąbnąć. No tyle razy tędy przejeżdżałem, jakoś nigdy mi chyba pociąg tutaj nie jechał. Ale ładne widoki, widzowie, zobaczcie, tylko muszę uważać na tą Astrę niedzielnego kierowcę. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Ta woda jaka wyrazista, no przecież mega, widzowie, to jest.
Jeszcze patrzcie, tutaj te górki. Oj! Przygotuj się do skrętu. Jaki fuks! Zobaczcie, widzowie, jaki fuks. Ja pierdziele, nie? To na milimetry. To teraz już wiecie, dlaczego ja nie chcę... teraz już wiecie, dlaczego... Ej, gdzie jest Astra? Teraz już wiecie, dlaczego ja nie chcę kamer zmieniać. Każda zmiana kamery właśnie czymś takim się kończy. Więc ja wolę sobie... Już nie chciałem mandatu. Już wolałem zaryzykować, widzowie, żeby mandatu nie dostać. Nie są mi mandaty potrzebne, bo raz, że to są zbędne koszta. Pamiętajcie, że raty kredytu troszkę wzrosły, więc jakby no siłą rzeczy po co dokładać sobie kolejne koszta. A dwa, że no troszeczkę obiecałem, że będzie więcej realizmu w tym odcinku. To nie znaczy, że niczego nie odwalę. Dobra, widzę, mamy 16. Aha, dobra, 16. Myślałem, że 18 najwcześniej. 18 najwcześniej pójdziemy spać. Tylko powiem wam, że przyjazd nam się przesunął. Widzowie, czas przyjazdu był, bo jakby w tym momencie mam troszkę wątpliwości, czy my na pewno czasowo się uwiniemy. Byśmy dwa razy spali. Muszę przejrzeć, ile. 17 godzin nam pozostało. Słuchajcie, wtorek jest 16. Jeżeli bym jechał cały czas, no to na 10, tam powiedzmy 10 zaokrąglimy, nie? 10 byłby przyjazd. W środę. A jeżeli byłaby 22, w środę przyjazd, to będzie ok. Ja właśnie nie pamiętam, którą to mamy dostarczyć, ale to też się zaraz dowiemy. Oj, jakie zakręty. No tutaj to przynajmniej jadę zgodnie z przepisami, bo już szybciej się nie da, nie? Pojedziesz szybciej, to wylecisz z zakrętu. Fajnie by tu się wjeżdżało na pewno jadąc na kierownicy. Na klawiaturze takie zakręty no, bywają troszkę męczące. No, ale myślę, że w najbliższym czasie, jak się tak będzie ładnie rozwijał kanał, to i będzie inwestycja w kierownicę, widzowie. Dlaczego by nie? Na live'y też się przyda kierownica. Dzisiaj no, raczej nie będę się spinał, żeby jakieś tam odkrywać, widzowie. Jakieś znaki zapytania, bo na razie mamy poodkrywanych troszkę. Szybka jazda bez migacza. Mamy ich troszkę poodkrywanych, więc nie będę się spinał, żeby tam odkrywać jakieś znaki zapytania, jakieś wiadomo agencje pracy. Na razie spoko. No, przy czym, no wiadomo, no fajnie będzie, jak oczywiście tą mapę będziemy odkrywali. I na pewno tak będzie, no tą drogą chyba jechaliśmy ostatnio, no bo cały czas widzę, że na żółto ona się tam jest podświetlona, ale musimy zaraz gdzieś skręcić. Na pewno będziemy gdzieś skręcali, bo ostatnio jechaliśmy do Węgier, a tu jedziemy zupełnie inaczej. Gdzie to teraz mnie prowadzi? Co to jest? Dziwna zawrotka będzie. A, to jest chyba ta droga, co właśnie taka dziwna zawrotka była. Pamiętam, no. Takim wiaduktem się zawracało. No to też jechaliśmy. Dokładnie tak samo ostatnio jechaliśmy. To mówiłem, że bardzo dziwna zawrotka. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Pamiętam, znaczy ja mam pamięć wzrokową i pamiętam, że na pewno tu jechaliśmy. Była taka dziwna zawrotka. Zjedź w prawo. No i właśnie, no i tu teraz właśnie mamy jechać. Takim jakby wiadukcie dziwnym.
skręć w lewo. Założyłem, że jak jest droga z blokerem, no to żadne auto stamtąd nie nadjedzie, mnie nie trzaśnie. Się do skrętu w lewo. Pewnie i błędnie, bo mogłoby zawsze jakieś jechać, ale... Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jechaliśmy tędy, tylko pytanie, gdzie nam tam trasę... Dobra, 17, wiecie co? Musimy patrzeć powoli za jakąś stacją. Ja przy okazji, kiedy zatrzymam się na stacji, to przeliczę sobie czas. Słuchajcie, jeszcze 1000 km przed nami. To nie jest tak po psiu. Jaka dziwna ta droga. Odwrotnie to powinno być, że prawy pas chodzi na lewy, ale wyjedzie prosto. Dziwnie to zrobili. Widzę stację benzynową i widzę łóżko i myślę, że tam się zatrzymamy na chwilę. Zwolijeni. Jakkolwiek to się czyta. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Bo my na Słowacji, widzowie, jesteśmy cały czas. Ale to ta stacja nas nie dotyczy, bo ta stacja, gdzie ona jest? Ona nie jest po tej stronie tej drogi. Ale lipa. Trzeba na następną liczyć stację. Jedź prosto. Dobra, będzie następna, nie? Jeszcze aż tak nam się nie spieszy. Wiecie, największy pośpiech zawsze jest z dwóch powodów, nie? Jeśli chodzi o stację, to albo kiedy ci brakuje paliwa. No, ja do takich sytuacji raczej nie mam. Zazwyczaj tak pilnuję, że nie miałem chyba takiej sytuacji, żeby mi... Może raz mi się zdarzyło na początku, że tak nie wyliczyłem, ale ogólnie nie miałem takiej sytuacji, natomiast... Miałem takie sytuacje, no, przez to, że testowałem i na pewno na tym koncie nie chciałbym, widzowie, tego robić. Patrzcie, jak temu się spieszy. To z tym zmęczeniem, nie? No bo oczywiście symulację zmęczenia, widzowie, mamy włączoną, mandaty też. No i miałem taką sytuację, że właśnie jak mocno przyśniesz, znaczy mocno przyśniesz, znaczy jedziesz, jesteś mocno zmęczony, nie? No to zaczynasz przysypiać i już w tej ekstremalnej fazie, gdy to zignorujesz, już tam palicho, wiesz, jeśli chodzi o nawet mandat, nie? W ekstremalnej fazie wygląda to w taki sposób, że zaczyna ci się na dosłownie 2-3 sekundy tak jakby oko zamykać, że się robi czarny ekran. I w tym momencie nie masz żadnej kontroli nad samochodem, nie widzisz, gdzie jedziesz, no i łatwo jest właśnie dzwona zaliczyć. Także no to jest właściwie sposób do uszkodzenia samochodu, także no nie polecam. Tak jak mówiłem, osoby zaczynające, chcą w ogóle z mechaniką gry się zapoznać, no na pierwsze parę kursów warto sobie tą symulację zmęczenia wyłączyć, natomiast ja, no robiąc podlevelowanie, robię wszystko. Raz, jedyny wyjątek, o, kierowca osiągnęła nowy poziom, super, tam ustawialiśmy ostatnio, jak mają ustawiać poziomy. Natomiast wiecie, no jakby ja korzystam ze wszystkiego. No ostatni odcinek był takim jedynym, można powiedzieć, wyjątkowym w tej kwestii, że te mandaty miałem wyłączone. O, następny. Ale czemu 515 zł? A, to jest ta nowo zatrudniona pani, dobrze. Już się zacząłem burzyć. No pierwszy kurs pewnie ta pani zrobiła w swojej karierze. Zatrudnialiśmy ją, widzicie, przed chwilą, także...
swój pierwszy kurs zrobiła i 500 zł zarobiła. No. Zawsze lepiej 500 zarobić, że zarobiła, niż miałaby stracić. O, wjeżdżamy na Węgry. Czyli my przez Węgry pojedziemy na Bułgarię. Chyba. Zresztą do końca to ja nie wiem, jak my jedziemy. Ale jest pewno, że widzimy stację benzynową i raczej się na niej byśmy zatrzymali, widzowie. Po to, żeby przeliczyć, czyli środa, niecała 10 godzina mamy dostawę. Jeżeli dodać do tego 12 godzin, no to byłaby 22, prawda? Więc to jeszcze by było w miarę spoko. To czy to jest jakiś parking? Ale tam mieliśmy niewarto. Iwona, weź ty dziewczyno, mnie nie denerwuj, przecież paliwo muszę zatankować. Czekajcie, najpierw zatankujemy paliwo. Jeden sen jak najbardziej wchodzi w grę. Natomiast ja się oczywiście jak zwykle zastanawiam nad dwoma snami. Jakoś tak mało pieniędzy mam. Czemu mam 104? Widzowie, zawiesiłem się, ale... Czemu ja mam 140 tysięcy pieniędzy, jak było 200 coś? Co się stało? Ratę kredytu mi wzięło. A, bo kupiłem na... A, dobra, widzowie, bo ja... Okej, bo ja kupiłem przecież i... Dobra, słuchajcie. Pozostało 26 godzin. Tutaj pozostało 15 godzin, czyli to nie jest 12 godzin. Kurczę, widzowie, bo tu jest 15 godzin, ale tu nie ma... A, tutaj jest parking niby, tak? Co, że ja mam tu spać? Aha, tu jest parking. Dobra, tam srów są, jak tam... Będziemy się przejmowali. Zaparkujemy w takim razie lekko. I tak zastawimy drogę sru tam. Nie jesteśmy w Polsce, możemy robić co chcemy, widzowie, nie? O, zobaczcie, tam sru, że gościu będzie trąbił. A nie chce chłop trąbi. Ma miejsce, żeby przejechać. Dobra. Słuchajcie, no to teraz tak. Jeden sen zaliczymy. Ja w tym czasie sobie... O, zobaczmy, jakie są tutaj dochody pracowników. Proszę bardzo, Scarlett 28 tysięcy. Czyli zobaczcie, pracownicy na raty. I Scarlett poziom osiągnęła. Super. Jeszcze kolejny przychód. No niestety. To jest chyba ta świeżo zatrudniona. No coś ona się nie stara, coś ona się nie spisuje. Dobrze, widzowie, więc teraz tak. Pozostało 20 godzin. Mamy po północy. Jest środa, poczekajcie, moi drodzy, 20 godzin pozostało. No, jesteśmy no, nie w połowie drogi. Mamy w środę na 20 dostarczyć. A jest środa po północy, no to jest 20 godzin, no to tak, 20 godzin pozostało. To jeśli ja utnę z tego jeszcze 6 godzin, to będę miał 6 rano i od 6 do 20, aha, to będzie 12 godzin, to widzowie, nie ma problemu. Nie ma problemu, jeszcze raz możemy się kimnąć, dobra, słuchajcie, to akurat będzie idealny pretekst, żebym ja mógł sobie załatwić swoją potrzebę, którą nazywamy wujek Czesiu. Więc będzie idealny pretekst, słuchajcie, moi drodzy, na pauzę. Muzyka oczywiście też spauzuje. Zaraz do was wracam i lecimy dalej. No dobra, moi drodzy, jestem, lecimy. Znowu ja styk, nie, widzowie? Znowu na styk, bo jak widzicie, ja tak naprawdę stąpam po bardzo, można powiedzieć, cienkim lodzie, nie? Z tymi moimi z paniami, natomiast no... Do skrętu w prawo. Już mam wam, widzowie, powiedzieć. No, to jest zamierzone i dlatego ściągnąłem tego moda, żeby ten sen trwał 6 godzin, bo łatwiej mi jest liczyć te przerwy. Oczywiście, że często dosłownie na styk, nie? To na do 22 tam mamy czas z dostawą, więc jest spoko. Damy radę. A dlaczego? Dlaczego tak na styk? Dlaczego śpię więcej niż potrzebuję? No, to już wam właśnie mówiłem wiele razy. Ten sen ma na celu to, że zobaczcie, w tym czasie, kiedy sobie spałem, no chyba z 50 tysięcy wleciało, bo pracownicy zarobili. A też wiadomo, że chciałbym, zaczynając kolejny odcinek, móc
kupić kolejną ciężarówkę, zatrudnić kolejnego pracownika. Żeby to tak już szło, żeby to już stało się, słuchajcie, chciałbym w ogóle sobie założyć taki cel i myślę, że to jest już wykonalne na tym etapie, ale mogę się mylić. Mogę się mylić, to widzowie, wygadacie mi to. Natomiast jaki jest cel? Myślę, że jest to wykonalne, bo podkreślam, mogę się mylić, żeby zaczynając każdy kolejny odcinek, gdzie też będzie wiadomo trasa, kogoś pogrzało z tą 90-ką. Z 70-ką tym bardziej. Żeby zaczynając każdy kolejny odcinek zatrudniać jednego pracownika i kupować jedną ciężarówkę. No, oczywiście mówimy o tym tutaj etapie, bo ja nie wiem, jak to będzie widzowie dalej, bo to wiadomo, że ulepszenie garażu to tam jest też jakiś wydatek, tak, czy kupienie nowego, więc to... Oj, spod radar. Co też nie jest, widzowie, tak, że... Ja sobie tutaj, nie wiem, założę. Prosto. Mamy znak zapytania, ale powiedzmy, że nam on wisi. Tak nie będziemy maniakalnie, chociaż mógłbym tam pojechać. Poczekajcie, jak jest mapa. Tu. Teoretycznie bym mógł, słuchajcie, tamtędy przelecieć w lewo. Okej, okay, ruszajmy. Tylko, że ktoś już mi lewy pas. Dobra, mi lewy pas zostawi. Akurat jest na złość. Prosto. Na złość, jak chcę jechać w lewo, wszyscy jadą lewym pasem, nie? I musiał się tam przepychać. Nie chcę. Ja chciałem trochę mapy odkryć, wiecie? Bo to niby takie szczegóły, że tu skręcimy, odkryjemy jedną drogę, ale to gdzieś tam na te procenty się też potem przekłada. Ale wiecie co? Tu możemy. Tu możemy w lewo przelecieć, akurat koło znaku zapytania. Pewnie będzie to agencja pracy, no jakoś na specjalnie mi na niej nie zależy, ale... U mnie od przybytku, widzowie, głowa nie boli, bo jedna agencja pracy więcej to zawsze jest tam większy wybór tych pracowników, a jednak ostatnio mamy w planach zatrudniać, o proszę, agencja pracy, no i elegancko i troszkę odkryliśmy, troszkę tam przejechaliśmy, to pewno była policja jak zwykle. No dobra, teraz to kolizję spowodowałem. No i tyle mam. Do skrętu w prawo. Jakby ktoś miał wątpliwości, że mam mandaty włączone, no to mam. Mam. Skręć w prawo. Tyle mam, widzowie, z tej kurde jazdy, nie? Dobra, tam jeden mandat. No i właśnie, tak się zastanawiam nad tym planem. Jeżeli mielibyśmy taką sobie taki challenge troszkę założyć, bardziej cel, bo to ja bym tego challenge'em nie nazwał, a bardziej cel, żeby w każdym odcinku zaczynając trasę zatrudniać chociaż jednego pracownika, czyli kupować ciężarówkę, to wydaje mi się, że jeszcze to chyba nie jest ten etap. Znaczy wiecie, no możemy tak robić przez najbliższe 4 odcinki. Tam 3. Skręć w prawo. Jakbym sobie pojechał prosto? Ja mam ochotę jechać prosto. No to możemy tak zrobić przez 4 odcinki, tylko wiecie, w pewnym momencie przyjdzie ta bariera, że znowu będzie trzeba kupić garaż. Zakup garażu, jak widzicie, no ceny idą mocno w górę. Coś tam też z aktualizacji się zmieniło. Zakup takiego garażu to nie... O, w dupę mówię, hołdy. Widzieliście? Szukanie nowej trasy. Mercedesa mu w tyłek wjechał. I to na moich oczach. Oj, trzeba shorta z tego zrobić. Jeszcze pierwszy raz mam taką sytuację, żebym widział, że ktoś coś na ten. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. To się wszystko kameruje, widzowie. Skręć w prawo. Record video. No właśnie, tak się zastanawiam z tym liczeniem, bo wiecie, no patrząc obiektywnie, ile kosztuje zakup garażu, ja jestem w stanie wyciągać te zlecenia, myślę, na poziomie no do 300 tysięcy, ale to by trzeba założyć, że każdy kurs musiałby być raczej takim drogim kursem i długim w sensie, nie? No to, że ja bym wyciągał zlecenie na 300 tysięcy, no to powiedzmy jest jedna ciężarówka dla pracownika, nie? No ale to... Wtedy pracownicy moi musieliby zarabiać tyle, żeby
w lewo. Była nadwyżka na koncie. Myślę, że tych pracowników jest jeszcze zbyt mało. Skręć w lewo. Tak mi się wydaje, widzowie, że jeszcze... No. No jedź ty... No. Zielone światło jest, kurde. No i... Zajebiście. Myślę, że słuchajcie, tych pracowników mamy na tyle mało, aby to jeszcze było tak na zasadzie dochodu pasywnego, nie? Jak widzicie, no, ta świeżo zatrudniona kierowczyni, pani kierowca, no pierwszy dochód 500 zł, tak? To nie są jakieś duże kwoty z ich strony i jakby... Wydaje mi się, że jeszcze to nie jest ten etap, żeby pracownicy dla mnie tyle zarabiali w ciągu muszę przemyśleć, chwila. Musiałem sobie w głowie te kwoty, widzowie, poukładać. Nie chciałem też wam tutaj jakoś tak... tych analiz robić... Jak dukam, czy tam się jąkam. Jak zauważyliście, ja nie lubię jakiś tam głupot gadać, czy coś. Zastanawiałem się po prostu, tak starałem się przełożyć. No, teoretycznie jest możliwe, aby w czasie jednej mojej trasy... pracownicy zarabiali te... tysięcy. Tutaj GPS zgłupiał, bo i każe mi jechać prosto, i każe mi jechać w lewo. Ale chyba w lewo. Jest to, widzowie, wykonalne, żeby oni 100 tysięcy zarabiali. Ja bym musiał zarabiać no około 300. No na razie no to jest bliżej 250 niż 300. Ale dobrze, no załóżmy, żebym zarabiał 300, oni 100, to jest 400. Ciężarówkę, no myślę, że do 300 się kupuje taką używaną na razie, czyli 100 zostaje. 4 odcinki, no to zostaje 400 tysięcy. Pamiętajcie, że są jeszcze kredyty, które no spłacamy, no ale powiedzmy, że to gdzieś tam już by było w kosztach. O, chyba odkrywamy nową drogę, bo... Dobrze, super, widzowie, odkrywamy nową drogę. Bardzo mnie to cieszy. Nie wiem, czemu tam jest jakaś stacja benzynowa zaznaczona. Czy ja coś przez pomyłkę zaznaczyłem? Jakby wychodziło, że ja coś... Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Aha. Widzowie, wychodzi na to, że ja coś przez pomyłkę zaznaczyłem. Prawo. Ja nie chcę tej stacji benzyny. Czemu tutaj stacja się zaznaczyła? Nie mówcie, że ja sobie... O Jezu, przyjazd, środa, 23. Słuchajcie, ja sobie jakąś trasę zaznaczyłem. Widzowie, ale się wkopałem, ale w topa. Już nie zdążę na czas. Mogę grzać? Nie wiem, ja sobie jakąś trasę zaznaczyłem. Przez pomyłkę. Widzicie? Jakąś trasę sobie zaznaczyłem i... Do dzieła. Teoretycznie musiałbym zawrócić, a tu nawet nie ma gdzie zawracać. Ale lipa. Widzowie, no nic, grzejemy. Kurde. Ja pierdzielę. No jak? No i wiedziałem, no. Dobrze, że bez mandatu się obeszło. Trzymaj się prawej strony. Nie, no to... Zjedź w prawo. To oczywiście w tej chwili ten realizm został chwilowo zachwiany, bo... Słuchajcie, spieprzyłem, nie? Zaznaczyłem sobie przypadkowo coś na GPS-ie i to totalnie przypadkowo, jak na tym GPS-ie patrzyłem. I wyszło tak, że wydłużyłem sobie trasę i jak widzicie, przyjazd mamy 23.20, a powinna być 22.45, czyli jeszcze oczywiście jest szansa, że nadrobimy tamtą godzinę, ale musimy mocno deptać.
mocno widzowie musimy deptać. Co z tego, że ja odkrywam jakiś... Coś przez pomyłkę musiałem kliknąć. Tędy już jechaliśmy przecież koło tego komina. Jakby wróciło nas na tą trasę. Dobra, no nieważne, no. To zrobisz, jak nic nie zrobisz. No, tędy już jechaliśmy. Po prostu jedziemy kółko. Widzowie, kółko, widzicie, tu jechaliśmy. Ja pierdzielę, no. Może ja nie będę faktycznie z trasy zbaczał i będę jechał tak jak trzeba, bo... Czyli prawdopodobnie, słuchajcie, jak ten GPS mnie prowadził na wprost, to on mnie dobrze prowadził. Dlatego dwa razy było zaznaczone, a że ja coś kliknąłem, to na zielono mi pokazywało, że mam w lewo skręcić, a ja powinienem jechać prosto i byłoby dobrze wszystko. Byłoby wszystko zarąbiście. No. Znaczy wiecie, jak tam minimalnie będzie spóźnione, to też się tragedia jakaś nie stanie. No ale to są te kary też, tak? I jakby finansowe i z expa. I wtedy oczywiście ładunek będzie widniał, dostawa będzie widniała jako spóźniona. Wolałbym mieć doskonale. Ale to jeszcze... Jeszcze widzowie to niczego nie przesądza. To jeszcze niczego nie przesądza, bo mamy dużo przed nami trasy, a nadrobić około godziny to jest możliwe, tylko bym musiał mocno deptać, nie? To też właśnie robię. Się chyba już światło nie zmieni. Będę musiał się zatrzymać jednak. Szkoda. Myślałem, że mi się uda bez zatrzymywania. Parę sekund, kurczę, zaważyło, nie? Jakby parę sekund szybciej, to by się udało. No nic, grzejemy, widzowie. Grzejemy wroty i to ostro. Trochę na pograniczu będziemy musieli. No, tak troszeczkę, wiecie. Z ryzykiem ewentualnego mandatu. No, tu jest pięknie. Bardzo mi się podoba. Dziękuję. Darek, odpuszcz. I światło zielone zapalone. Dobra, no ale już ta 50 tutaj do nikomu, do niczego nie potrzebna. Wyjeżdżamy ze strefy zabudowanej. Jakiś fotoradar stoi, widzowie. Dobra, 70. Widzicie? I tu mieliśmy jechać prosto. Jest ten moment, nie? Co mieliśmy jechać prosto, a my... Nam niepotrzebnie GPS kazał skręcić i to jest to, co źle kliknąłem. Widzicie? Tyle nadrobiliśmy. Tutaj my tu już byliśmy. Mieliśmy, zobaczcie, ile więcej mieliśmy. No trzeba grzać, no nie ma wyjścia, trzeba grzać. Tędy mieliśmy jechać, na wprost, a nie w lewo. A tak mi też intuicja coś mówiła. Czemu to pokazuje, że prosto? Mogłem w sumie pojechać prosto. Nie no, spierdalajcie z tą 70-ką, serio. Jedź prosto. To już naprawdę mam was w nosie, nie? To jest autostrada, nie ma żadnej 70-ki. To już naprawdę nie jest na moje nerwy, żeby na autostradzie była 70. Kogoś mocno pogrzało. Patrzcie, udało się bez mandatu, widzowie. Udało się bez mandatu, brawo ja! No, drogi widzu, jak oglądasz do tego momentu, to możesz napisać, brawo ty! Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz komentarz pod filmem. No i jak przy okazji zostawisz łapkę w górę. Czy też wasza aktywność mnie motywuje, że faktycznie oglądacie, odnosicie się do jakichś tam fragmentów danych odcinków. Bardzo jest mi z tego powodu miło.
Troszkę straciliśmy czasu, paliwa to tam palicho, widzowie. Tam palicho z tym paliwem. Ale najbardziej boli mnie ten czas. 22. 45 to jest totalny deadline, jakim możemy ten towar dostarczyć, a jesteśmy w tej chwili gdzieś około pół godziny po czasie, więc mamy te pół godziny do nadrobienia. Znaczy nie pamiętam, czy to była 22.45 czy 35, ja nie pamiętam, widzowie, dopiero to się okaże na miejscu, więc wolę profilaktycznie trochę depnąć. No, kombajn żniwa robi, tak? Ostatnio chyba właśnie we wczorajszym odcinku z Farming Simulatora kosiłem pszenicę na mąkę. Tak mnie naszło. Także teraz trochę realizm musimy, widzowie, schować do kieszeni, bo niestety znów trzeba nadrobić. I to jest oczywiście jakiś tam drobny minus, widzowie, tych moich poczynań, nie? Że jeśli robię na styk pospanie, co ma swoje plusy, to minusem jest, no Umberto, czemu Umberto nie mógł zlecenia mi znaleźć, ile ja mam za niego płacić? No właśnie, tego też nie wziąłem pod uwagę, że czasami są takie gagatki, które 8 tysięcy w plecy przez debila. Ja nie rozumiem tego, bo zawsze zlecenia są. Bo tam policjanty stały na parkingu. Już to lepiej wygląda, bo już jest 23. Że już jest coraz lepiej. Odkrywamy kolejną trasę, bo na żółto nam się podświetlać zaczyna. Grzejemy, widzowie, nie ma co. Ej, ty baranie jeden, co żeś zrobił, chłopie? Ja czasami nie mam w tym Eurotrucku cierpliwości do tych botów, nie? Też przypuszczam, że te boty są w jakiś sposób. No są, widzowie, te boty odwzorowaniem często kierowców na drogach, no nie oszukujmy się. Ja też to, co czasem robię, te dziwne wyprzedzania czy różne akcje, też to odwzorowuję, to co możemy zobaczyć często na StopHam. Pewnie, że tak. Nie ma czasu, to nie ma czasu. Dobrze, Iwona. A, granicę mamy. Czyli teraz wyjeżdżamy z Węgier i będziemy wjeżdżali chyba do Bułgarii. Sorry, gościu. Ale nie ma czasu. Jedź prosto. Ja nie mam czasu, spieszę się. Muszę, wiecie. Jestem tak, kurde, spóźniony. Szybciej mi te dokumenty sprawdzać. Aż mnie kusi, żeby przejechać przez otwarty szlaban, nie? Ale nie. Jechać, chłopy. Trzymaj się prawej strony. Naprawdę jestem spóźniony, a wy się tu wleczecie, gałgany jedne. Przygotuj się do skrętu w prawo. Do hali rentgenowskiej. Co wy jeszcze ode mnie żądacie? Jaka hala rentgenowska? Ja za nimi chcę jechać. A, tam jest. Dobra, no to jadę. No, ale samochody chcecie, no co, że w tych siedzeniach jest coś ukryte, jakieś alkohole, czy co? Co wy sobie myślicie? Dobra, jazda, sprawdzać mi tu, bo nie mam czasu.
Co wy chcecie skanować? Nowe samochody, kurde, zafoliowane. No i bardzo dobrze, że bym się zdziwił, jakby było inaczej. Jeszcze słuchajcie, nie miałem takiej sytuacji, żeby coś było nie ryn. Właśnie nie ryn jest to, że gościowi przydzwoniłem. Jedź już, chłopie, jedź. Ty tam nie masz już kozeń, ja sobie zderzak podrapałem. No bo stanął tak, kurde, na środku gagatek jeden. No nic, ostatnio naprawiałem, no to też są jakby nie patrzeć jakieś koszta. Ale wiecie, no jak człowiek się spieszy, no to tak potem jest, no. Środa 23, no jest szansa, że nadrobię ten czas, nie? Tylko teraz muszę solidnie depnąć. To jest niecałe pół godziny, no niby to nie jest dużo. Serbia, a bo to jeszcze jeden kraj, a my do Bułgarii jedziemy chyba. Zresztą nie wiem do końca, gdzie my jedziemy. Jazda w tej Serbii, już, jedź tym Punto Palio, czy co to tam jest, Palio. Nie znam się na Fiatach. Słuchajcie, mogę spróbować w następnym odcinku tak mniej, powiedzmy, Helgi to jakaś podróba chyba BP. Mogę spróbować w następnym odcinku, widzowie, mniej robić tego snu. W sensie jakoś tak robić to, nie wiem. Nie na styk, o. Bo niby robienie na styk jest spoko, niby daje radę, ale ile mnie to gdzieś... No ile mnie to gdzieś, widzowie, pocenia się, nie? Kosztuje. Żeby zdążyć. Teraz też jakby jestem przekonany, że raczej powinno się udać. Ale wiem, że teraz muszę mocno naprawdę przygrzać. Mamy 700 km do celu, także no... O, znowu kredyt mi wzięło i zobaczcie, widzicie? Teraz jest 46 900, prawie 47. W poprzednim odcinku, jak brałem ten kredyt, to tej raty nie naliczyło. Czy to było w tym odcinku? Nie pamiętam. Natomiast no teraz rata została naliczona i też zobaczcie, było 200 tam, tak ładnie już powyżej 200 tysięcy, spłacony kredyt, już jest tylko 190, także no niestety te kredyty też się czekają. Dlatego jedno, co chcę zrobić na pewno, to po tej dostawie za to, co zarobię, po prostu spłacić ten jeden kredyt, który tam brałem, żeby trochę zeszły te raty. Kurde, 23.16, ten czas mi... Cały czas rośnie. Zamiast ubywać, ja tu staram się grzać, ile się da. No ile mam jechać? 200 na godzinę? To się nie da tym ciężarówką, patrzcie. Dopiero teraz, nie, i nadal idzie. Nadal się waha między 14 a 15. Jadę 115, no to... O, teraz na 13 spadło, dobra. Czyli muszę 120 lecieć, żeby mi ten czas ubywał. Jak nie lecę 120, to jest lipa, widzowie. Widzicie? 120 muszę lecieć. Wtedy schodzi. Dopiero 23.10, 9. To tak bardzo wolno, waha się. Jeszcze za wolno jadę, żeby spadało. Już mi jakiś autobusiarz tutaj pas blokuje. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwoneczko, Iwonuniu. Trzymam się ramy, to się nie posramy. Bałkan Trans. Jeżdżam jakieś tutaj autobusy bałkańskie, no bo jesteśmy w końcu na West Balkans, moi drodzy, no ale ciężko tu cokolwiek podziwiać, jak my mamy spóźnienie. No już 23 nam się zrobiła, no to jeszcze około 20 minut trzeba uciąć. Jeszcze 20 minut utnę, to będzie dobrze. No i już mamy, kurczę, bramki, już trzeba spowalniać.
mogłem jechać tam, gdzie ten tirek. No widzicie, tu się sam zgapiłem, bo tam jest bez zatrzymywania, no ale... I tak, słuchajcie, szybkiej i dynamicznej jeździe ciężko jest. Ciężko jest, widzowie, to. No i co? Jedź, chłopie. Widzicie, widzowie? Nie można po dobroci, trzeba trąbić. I od razu jadą. O, przychód jakiś? 840. No nie mówcie, ta Arielle. No co ta Arielle tak mało zarabia? Czyli to był błąd, widzicie, widzowie? To widzicie też czarno na białym. Mogliśmy wziąć kierowcę, który ma jakiegoś długodystansowca. Arielle zarabia bardzo mało, dlatego że nie levelowała długodystansowca. Nie? Gdybyśmy najlepiej mieć... Ona miała na zero i jakby... Dopiero kiedy ona zacznie długodystansowca levelować, zacznie się jej zarobek. Czyli ta kierowczyni na razie, no, jakby inni kierowcy na ratę kredytu za nią zarabiają. Niestety, powiedzmy to wprost i to trzeba powiedzieć jasno. No, chyba drugi kurs ma miała 1500, drugi ma 700. Wiadomo, lepiej na plusie niż na minusie. Tej wersji się trzymajmy, widzowie. Chociaż szczerze, właśnie, wolę babkę, która zarobi 500 zł. No gdzie wjechał gościu we mnie? Za co mandat, jak gościu we mnie wjechał? Ja dostaję mandaty, jak gościu we mnie wjeżdża. No to jest tak niesprawiedliwe dalece. I zobaczcie, znowu 23 się zrobiła. Czyli na kurde... Jechać, kurde gościu, bo jak ci... Pierdalne. Jakby było mnie stać, to ja bym cię z drogi zepnął. Ale uwierz mi, gościu, że mnie nie stać. Bo ja tu staram się levelować, auta kupować i nie mogę sobie na pojedynki na szosie pozwalać. Gagatku, no i od razu przyspieszył. Jak przyspieszył, że go dogonić nie mogę. Ja trąbiłem na niego, zobaczcie, gościu depnął i... No nie, znowu ograniczenie prędkości. No to was już naprawdę pogrzało z tymi prędkościami. Jest, 22 było, 29, znaczy 59, co mówię. Trudno. Wolę dostać jeden mandat, słuchajcie, za prędkość, niż karę w postaci kary z expem również za spóźnienie. To jest prawda, widzowie, zobaczcie, od razu się 22.57 zrobiło. Juken ryzykant? Nie widzę. Dobra, widzę. O Jezu, jazda pod prąd. No widzicie, dobrze, że za jazdę pod prąd, czyli za wyprzedzanie jest niższy mandat niż za... Przygotuj się do skrętu w prawo. Niż za prędkość. Dobra, ale tu już by trzeba się ogarnąć. Brawo. Widzicie, taka szaleńcza jazda, a wcale wiele nie nadrobiłem, niestety. Ale już jesteśmy bliżej tego. Przygotuj się do skrętu w prawo. Już jesteśmy, widzowie, bliżej. Także coraz większa szansa, że damy radę. No i oczywiście trasę cały czas nową odkrywamy. Tu wiem, że było fajnie jakoś to zrobione. Właśnie na tym West Balkans, że budują jakieś to nowe drogi i to właśnie widać po tej prawej stronie. Na promocie tu chyba nic nie zostało zmienione. To jest chyba oryginalnie w DLC tak zrobione, bo pamiętam jeszcze zanim miałem promotca. Nie wiem czy IKEA, no IKEA chyba nie było. Było może IKA? IKEA, słuchajcie, chyba nie było. Więc może to promoc tutaj pozmieniał.
Zresztą nie wiem, bo jakby są sprzeczne wersje, jest dużo, dużo historii mówiących o tym, że właśnie West Balkans, jakby, że DLC na West Balkans, że nie działa ten promo. Już sam nie wiem. Dobra, teraz jadę tym, słuchajcie, torem, że tak powiem, bez zatrzymywania, czyli jedziemy za gościem. No, to jest tutaj, a nie, wszystkie są bez zatrzymywania, dobra. Tu akurat... No jedźże, chłopie. Ja nie mam czasu. Stary, wystarcza 0,2 już, 0,3 się robi. Będę miał spóźnienie przez ciebie, bo się wleczesz na tej drodze. Ale coś, kurde, ten czas jest dziwnie liczony, no bo naprawdę widzicie, że grzeje w tym momencie jak się da. A ten czas i tak nam się dodaje. Jakby nic nie nadrobiłem tego... czasu. No dobra, no troszkę nadrobiłem, bo było 23, tam 15 czy 20 jest 0,3, ale jakby zobaczcie, że jak dotarło do tej 23, to tak się to trzyma, nie? Cały czas się trzyma tej 23. I w tym momencie, wiecie, to jest problem, bo jeśli byśmy awansowali tą dostawę na czas, za którą jest premia, to w momencie, kiedy się nie wyrabiamy w czasie, to też nam za to przepada ta cała premia, nie? No dobra, jest 22.59. Uff. Kamień serca. 8, dobra. W końcu. Bo wiecie, taka jazda wymaga, teraz tak do mnie dotarło, nie, że taka jazda na styk wymaga ode mnie full fokusu, żebym nie rozwalił ciężarówki, bo wtedy tracę 2 godziny i już wiadomo, że jestem spóźniony. Dobra, jest 54. Ale widzicie, muszę grzać 120, żeby... Jedź. Ale fuksa miałem. 52, pięknie, 1. Mogę chyba z ulgą odetchnąć, co? Bo zaraz będzie 45, to już znaczy, że zdążymy. I tak bym wolał troszeczkę więcej nadrobić, bo nie jestem pewien do końca, czy to było 45, czy 40, czy 35. Czy w ogóle 21 to nie była? Nie, chyba 22 była. Nie pamiętam ile. Dobra, jedziemy 120, co jest nierealistyczne, ale czas nam zaczął schodzić, nie? Myślę, że będę krótsze trasy chciał robić, bo teraz w tym momencie, widzowie, no, jeżeli ja będę robił takie trasy po te 1400 km, no to te odcinki będą trwały 1,5 godziny i to nie da się tego, z tego zejść. Tak się zastanawiam, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens z waszego punktu widzenia. Dajcie znać, widzowie, w komentarzach, bo prawda jest taka, a następnie zjedź w prawo, żeby levelować, to właściwie, no levelować i zarabiać, no to nie oszukujmy się, musiałbym robić, no jednak takie możliwie długie trasy, nie? I to znowu wyklucza w miarę sprawny odcinek, no bo się nie da. Przygotuj się do skrętu w prawo. Także no nie jestem tutaj do końca jakby przekonany z tym wszystkim. Paracin. Go, go, go. No dobrze, go, go, go. Jak na dzikusa tu wyjechałem. Wiem, może się uda. Wyznaczyło, że głupi ma zawsze szczęście. Thank you.
Też czuję, że tu będą w krzakach stali z radarem, więc może lepiej trzymać się prędkości. Jest Serbia, jak dobrze pamiętam, a my jedziemy do Bułgarii. A to w sumie też nowy kraj przy okazji odkryliśmy, widzowie. Także też fajnie, bo jest, odkrywamy kraje, odkrywamy drogę. No gościu, no ty kretynie, jak ja ci trąbnę zaraz. Specjalnie chciał wymuszenie zrobić, żebym mu w tyłek wjechał. Agresywna jazda na ogonie. Wiecie, widzowie, no ja tutaj czas mnie goni, nie? Nie mogę się aż tak wlec, no jedź. Ciulu złocisty, właśnie nie złocisty, ciulu pospolity, jedź. Jeszcze mi hamuje przed nosem, no co za kretyn. Widzieliście to? Zahamował mi chamsko. Co ta Serbia ma takie kurde ograniczenia? Ograniczenia tu są, widzowie. Co to za kraj? Narzekałem na Litwę, na 70. O, przychód. 2000. Widzicie Arielle, to jest ta zatrudniona, czyli najpierw zarobiła 500, potem 700 razy 2000. W sumie powinna już levelować, ale z tego co widzę jeszcze nie levelowała. Niestety ma za... Dobra, sru, ja nie będę tu się wlógł 50. No ile można? O, 70 dali, dobra. To mi kretyn zaczął przyspieszać w czasie wyprzedzania, no to za to mandaty powinny być. Nie wolno tak robić, widzowie. 22.37, no to jest duża szansa, że zdążymy. No troszkę możemy nagiąć gdzieniegdzie te prędkości. Ta 70 to jest dla mnie troszeczkę za wolno, chociaż zakrętów dużo. Stali. Widzieliście? Stali w krzakach. No jedź tym. Chłopie, jedź! Jezu, nerwy tracę na bałwana. Dobra, teraz wjeżdżamy chyba do... Bo my do Bułgarii idziemy, no do Rumunii? Chyba nie. Już mi się, wiecie, co te kraje myją. Zresztą... Teraz sam nie wiem, gdzie my jedziemy. W ogóle tutaj coś jest, jakaś dziwna flaga. Znaczy odwrotnie te flagi powinny być. Hej, panie policjancie, proszę nie stawać na środku drogi. Przejazd dla ludzi, a nie... Jaja se pan robi. A tu nie ma ograniczenia prędkości.
się bałem, że nie wyhamuję, nie? Mi się wydawało, że do Bułgarii jedziemy i tak raczej powinno być, że wjeżdżamy do Bułgarii. Znowu czas przyjazdu mi się trochę przedłużył. No, Bułgaria, dobrze. Czemu to ma... Tam coś z flagami jest nie tak, no bo Węgry mają troszkę inne. Inną flagę. Tutaj jakby oni flagi pozamieniali, czy co? No nieważne, nie będziemy, słuchajcie, się nad flagami skupiali, my mamy na czas dojechać, to jest dla nas najważniejsze, 22:45 to jest deadline. Zobacz. Dobra, widzowie, grzejemy, no już nie mamy wyjścia, no bo ten czas nam tak skacze, że gdzie się da, to trochę przygrzejemy. Najwyżej się jakiś tam mandat zapłaci. Przygotuj się do skrętu w prawo. Strasznie długie są też te trasy, nie? I jakby... Pamiętajcie, moi drodzy, że po kilka odcinków czasami dziennie nagrywam. Dzisiaj to już jest mój trzeci. Wow. Przy no jednak takich trasach i tym czasie poświęconym na nagrywanie, no to też gdzieś się takie, no teraz przynajmniej czuję już takie troszkę znużenie, nie? To jest tak, jakbym łącznie przejechał w Eurotracku faktycznie około 4000 kilometrów, nie? Jest troszkę też ta presja, żeby zdążyć, to też podwójnie potrafi człowieka wymęczyć. Absolutnie nie narzekam, bo nagrywam te odcinki z przyjemnością, moi drodzy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć. Mi to, wiecie, sprawia mega frajdę, także absolutnie nie narzekam. Skręć w lewo. Tylko po prostu dzielę się z wami takim przemyśleniem, że no w tym momencie takie lekkie... lekkie, można by powiedzieć, znużenie odczuwam już. Więc na dziś to już Eurotracka zdecydowanie wystarczy. I nawet powiem wam szczerze, nie bardzo już na tym etapie mi się chce myśleć, ale to mówię, często jest spontane i to w następnym odcinku sobie już, widzowie, zaplanujemy, co będziemy robili. Czy kogoś zatrudnimy, czy jakąś ciężarówkę kupimy, no któryś z ruchów na pewno gdzieś tam wykonamy. O, nieładnie, że mi jedna. I znowu muszę płacić za kierowcę. Nieładnie widzę. Ile płacę? 8900. To jest tak denerwujące, słuchajcie, i dla mnie tak niezrozumiałe, że płacimy za tych kierowców, bo oni sobie musieli bez ładunku wrócić. Bo dobrze wiecie, widzowie, że jest tak, że wjeżdżasz do jakiegokolwiek miasta, masz kilka firm, z których... możesz wziąć zlecenie. Dlatego dla mnie to jest jakby ściema, nie? Nawet jadąc z jakiegoś miasta, wjeżdżasz do innego, pobliskiego też weźmiesz zlecenie. Także to, że ktoś przejechał całą trasę bez ładunku, jest dla mnie jakiś pic na wodę fotomontaż, widzowie. Taka jest prawda. A, to kosz na śmieci. Myślałem, że fotoradar. Serio, nie? W prawo. Chociaż szczerze, fotoradary, no ja bym porównał do koszy na śmieci. Jakoś tak ciemno się zrobiło, nie? Chyba będzie padać. Jak najszybciej dojedźmy do miejsca, bo już spać nie możemy pójść. Jery, widzowie, jakoś tak... Aż bardzo bym powiedział... O, tak. Aż bardzo powiem, szaruwa się zrobiła straszna, a to jest dopiero 19 godzina. Pewnie będzie padać, nie ma co. Zmurzy się, będzie deszcz. Jak to Mireczek mówił. Będzie padać, nie ma co. No ja wiem, o Jezu, spodziewa się lada chwila. To wiecie, że ten komunikat nic dobrego nie wróży, nie? Widzowie, wiecie, że ten komunikat nic dobrego nie wróży.
mamy jeszcze 3 godziny jazdy. Czyli coś źle musiałem zobaczyć. No nic. Miasto, nie miasto, tą 60-tką pojedziemy, te 15 chociaż przekroczymy. Nie ma wyjścia, widzowie. Nie ma wyjścia. Po co ja zrobię? No nic nie zrobię. Nic nie zrobię. Teraz wiem, że dałem ciała, widzowie. Kurde. Ale dałem ciała. 194 km. No nic, teraz już trzeba grzać. Chociaż powiem wam szczerze, mówiłem o lekkim moim zmęczeniu już tym Eurotrackiem, ale zwróćcie uwagę, jak to jest pochmurzone, jak to jest szaro. Mega ciężko się jedzie. Nic nie widzę praktycznie. Taka szaruwa. Ło! Udało mi się. No nic, no grzejemy, no bo chcę jak najszybciej do celu dojechać. Pozłoduj, ale nazwa. Już trudno, słuchajcie, mandat będzie, to będzie, byle nie rozwalić ciężarówki, bo mi się już dzisiaj nie chce tutaj jakby spinać. Oczywiście w poprzednim odcinku wyłączyłem mandaty, w tym odcinku tego nie będę robić. Strój. Lecimy tak jak jest. Bo nie pamiętam, czy to na 22 ileś miałem dostawy, ale ten komunikat nic dobrego, widzowie, nie wróży niestety. Bo wiem, że on się... Ło! Ło, Jezus! Ło! Ło! Ale to był fuks! Widzowie, jakby... No widzicie, załapałem się na zmęczeniu, bo tak patrzyłem, jak zapieprzamy i nie zwróciłem uwagi na GPS-ie, że zakręt. I stąd był troszkę niefart mały, ale udało się z niego wyjść. Udało się z niego wyjść, widzowie. Natomiast jest tak szaro tutaj, w tej Rumunii. Nie wiem, no niby nie ma chmur, nie? Nie wiem, czemu tutaj jest taka szaruwa się... Taka szaruwa się zrobiła, nie? Jakaś... Ciemno, nie wiem dlaczego. Skręć w lewo. Sru z migaczami. Widzowie, sru z migaczami. Tam ważne, żeby towar dojechał. Dobra, jest jeszcze spora szansa, że zdążymy. Bo mamy 130 km. To nie jest jeszcze tak dużo. 130 km. Jest spora szansa. O, teraz się rozjaśnia, czyli tak jakby, nie wiem, w jednym miejscu było pochmurzone, bo zobaczcie, teraz normalny zachód słońca się zrobił. Jest, o, teraz jest jaśniutko, a tam było w takim miejscu taka szaruwa. Ciekawe, dobra, nie ma sprawy, grzejemy, widzowie. To już nie będą zawody, czy dostanę mandat, czy nie, no bo... Wolę mandat za prędkość dostać, niż się spóźnić, ale jest szansa, że zdążymy, bo licznik się zmienił na 20, znaczy przed 22, a możliwe, że 22.15 było najpóźniejszy termin dostawy towaru, chyba że była to 21.45, no ale jeśli tak, to nie zdążymy, nie ma szans. Ja już nie będę tutaj pauzował i patrzył, po prostu grzeje jak leci, no trudno. Trudno, mandacik. I tak mamy tyle, słuchajcie, widzowie, więcej na naszej własnej ciężarówce. I tu głównie o EXP teraz chodzi, już tam te 5 czy 10 tysięcy będziemy w plecy, trudno. No zobaczcie, 88 km do celu, no to teraz muszę tylko tak jechać, żeby auta nie rozwalić. Więc też tak nie mogę sobie grzać. Obliczanie nowej trasy. Znajdziemy przelicza. Stać. Obliczanie nowej. Dobra, to jazda pod prąd. Słuchajcie, tak zmęczenie mi się troszkę objawiło, nie? Tak mi się, widzowie, zmęczenie objawiło.
taką głupawką troszkę. Nie, jeszcze mam ważny telefon do wykonania, także też staram się jak najszybciej skończyć, bo ja też mam takie podejście, że robienie pauzy, no to nie ma sensu. Pracę zawsze staram się za jednym, wiecie, pauzę to ja mogę zrobić, żeby sobie picie przynieść, jak jesteśmy faktycznie na pauzie, czyli no na tankowaniu, nie? A tak to nie, nie widzę sensu. Dobra, 80 km, widzowie, do celu, to już naprawdę nie jest dużo. Ale na czerwono mi się świeci, no trudno, no 40 to trochę dla mnie przegięcie. Jadę jak pirat. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. No nie, no już po czerwonym nie będę jeździł. Skręć w lewo. Wiecie, na siłę mandatów nie szukam, nie? Widzowie, żeby nie było, no troszkę może szybciej mi się zdarzyło troszkę tutaj depnąć, ale żebyście nie myśleli, no ja mandatów na siłę nie szukam, nie? To nie jest challenge, ile mandatów dostanę. Taki challenge to nie wiem, mógłbym na innym koncie robić. Przygotuj się do skrętu w prawo. I możemy takie coś dla odmiany kiedyś zrobić z Eurotracka. Skręć w prawo. Jak widzicie, już mi się nawet migaczy nie chce dawać. No, dobra, 2% uszkodzenia naczepy. No nie powinno być kary za uszkodzenia raczej wielkiej. Tam chyba przy... Ważne, żeby na czas też dojechać. Ale jest szansa, że jeśli będzie to 21:45, to zdążyliśmy, widzowie. To jest szansa, że zdążyliśmy jednak. Zobaczcie. Zaraz będzie 21:45. Boże, tu! O Jezu! Wona, mów ty, chłopino! Jedna szybciej, facetko, jedna ty. Ty, facetko, mów szybciej. Bardziej mam wrażenie, że teraz się to zamieniło w Need for Speed, ale dobra, jest 45, to już. Jedź, chłopie, jak ci zaraz tryk... O, bardzo dobrze, że przyspieszasz, bardzo mnie to cieszy. Ja specjalnie jadę na długich. Raczej zdążyliśmy, widzowie, wszystko wskazuje, że zdążyliśmy. Myślę, że w takim razie powinien być ładunek jako doskonale, raczej spóźniony nie będzie. No, uszkodzony tym bardziej nie powinien być. Poprzedni był doskonale. Też tam miałem chyba z 2% uszkodzeń, także spoko. Procent to tam wiecie. Teraz już na spokojnie mogę sobie jechać bez jakiejś wariacji. W sensie, no nie że na spokojnie, że się wlec, ale już bez odwalania na siłę jakichś rzeczy. To znaczy, jak na przykład oni się tu wleką, no to mogę sobie ich wyprzedzić, nie? Ale no właśnie. Ale właśnie... Niekoniecznie to jest dobry powód i pomysł. Dobra, starczy już tych mandatów, widzowie, na dzisiaj. Serio, starczy już tych mandatów. 54 km. Wiecie, weźcie też pod uwagę, tak jak mówię, jest to czwarty odcinek, który dzisiaj nagrywam, czyli gdzieś tak śmiało. Śmiało, słuchajcie, no 4000 już dobijam tych kilometrów, które dziś zrobiłem. Także z przerwami na odcinki, ale praktycznie no, nie były to długie przerwy. I zmierzam do tego, widzowie, że taki poziom zmęczenia może być... Do skrętu w lewo. Może to być, słuchajcie, poziom zmęczenia, który jest w jakimś tam stopniu porównywalny, tak, do tego, jaki miałem, kiedy... Skręć w lewo. Kiedy te 44 tysiące kilometrów zrobiłem, nie? Więc tak bym to mógł śmiało porównać. Dobra, już jedziemy sobie spokojnie, widzowie, 38 do celu. Raczej, jeżeli miałaby być to 21:45, no to już wszystko wskazuje na to, że... Zdążymy, no i właśnie deszcz zaczyna padać. A brań już niech se pada. Teraz to już mi to akurat wisi.
całą drogę udało nam się bez deszczu. Też zobaczcie teraz, jadę jakąś normalną prędkością, nie? Tam 80 i zobaczcie ten czas. Gdzieś tam zaczyna nam rosnąć, nie? Także jak też... Nie, teraz spadło jedną minutę. No nie wiem, dziwnie to działa. Ale nie będę, widzowie, się nad tym tutaj teraz spinał. Bo już mamy tak blisko do celu, że... Nie ma sensu się spinać. Teraz to widzę, że chyba ubywa, bo jadę szybciej niż jest dozwolone. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Okej. Zjedź w prawo. Jakieś slalomy. Nie... Oj, bo ja zapomniałem, że deszcz pada. Widzowie, czekajcie, teraz to nie jest tak kopciuk. Jesteśmy na luzie, bo jak jest deszcz, to wiecie, jak łatwo w padającym deszczu pojechać na wprost. Tu 9 km to byłby wstyd, nie? Widzowie, sami powiecie, że to byłby wstyd. Koniec odcinka praktycznie. Wiecie, koniec odcinka. Zostało raptem 6 km do celu. No nie, to już może nawet... Może widzowie, już zróbmy tak, żeby nawet tego już mandatu nie dostać. Troszkę nagiąłem dzisiaj te zasady, ale tylko troszeczkę. Miasto Russe. Troszeczkę, słuchajcie, tylko te zasady nagiąłem. Minimalnie. Boję, że gościu zaraz we mnie wjedzie, więc wolę zjechać na lewo. Bo te boty niestety tak mają, nieznośne. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ale ładny most. Skręć w prawo. No i dojechaliśmy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Byłoby wstydem się wywalić, skręć, nie? Tuż przez tą ślizgawicę, tuż na... W jeździe z wiaduktu, no byłoby wstyd się rozwalić. Ale się od razu ciemno zrobiło przez ten deszcz. No i właśnie po drogach krajowych nie lubię tak w nocy jeździć, jak one nie są oświetlone. Tak jak tutaj widzicie, deszcz pada, coś tego, to... Słuchajcie, gdzie ja mam wjechać? Chyba tam dalej jest wjazd. Aha, tam. Parkingu nie będę robił, bo mi się zwyczajnie nie chce. Także dla widza migaczem zamigamy. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Końcówka trochę trudna, bo widzowie, naprawdę ciężko już mi było, przyznam się, jechać, ale jest... No dobra, 40 minut się spóźniliśmy. O, level wbiliśmy. Dobra, widzowie, 40 expa, my jesteśmy na minusie, więc no... Poczko. Wiecie co? A dobra. Tyle, moi drodzy, mamy 14 level wbity, udało się, także co będzie się działo, moi drodzy, w następnym odcinku, no to sami zobaczycie, jakieś decyzje podejmiemy, ja natomiast świadom swoich tutaj, kusiło mnie, ale tamten jest, kusiło mnie, żeby ten droższy kredyt, widzowie, płacić, ale spłacimy ten mniejszy. Dobra. To tyle, moi drodzy. Będzie miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem. Ja muszę zapisać, żeby mi czasem tutaj postępy nie uciekły. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!